No, ja byłem zakochany w pierwszej polskiej aktorce, tej nazywa się Marzena Trybała. Leciał film z Brigitte Bardot, no to mój tata zawsze oglądał. Ja tak udawałem, że śpię, myśmy mieli jeden pokój. Kiedyś sympatyzowałem z taką dziewczyną, która była koszykarką i miałem głowę pod jej piersiami jeszcze. Już, Adaś, już, jestem cały czas. Jesteś, Adaś. W imieniu Adasia witam was wszystkich na kanale Wujka Czarka. Dzisiaj jest, Adaś mi wymyślił rzecz naprawdę piekielnie trudną. No nie śmiej się, to jest... Mam tutaj aktorek, 24 aktorki. Piękne aktorki, piękne kobiety. Żadnej Polki nie widzę. To chyba specjalnie zrobiłeś, żeby nie było, że dobra. Tu mam punktację, 1, punkt 2, 3, 4, 5 i będę ustawiał portrety moich tych właśnie zadanych aktorek, które ja uważam za najpiękniejsze, za swój typ urody, który ja preferuję i chciałbym taką kobietę na przykład, nie wiem, poznać bliżej. No, ja byłem zakochany w pierwszej polskiej aktorce, tej nazywa się Marzena Trybała. To była moja pierwsza taka miłość, można to powiedzieć, no, że w aktorce się, że tak powiem, bujnąłem. Powiem wam szczerze, ja patrzę na te zdjęcia, tyś będziesz pokazywał naszym ukochanym widzom te zdjęcia. Dokładnie. No to się nie napatrzycie, ja wam powiem. To są zdjęcia legitymacyjne, niektóre ewidentnie nie wyszły tym aktorkom, a niektóre to są chyba z kartotek policyjnych. Dobrze, że znam te aktorki z filmów i prywatnych jakichś tam działań. Najpierw woda, potem espresso. I ten, Adaś powycuje, nie, najpierw pokaż to, co mi pokazałeś, na jakiej podstawie ja oceniam. Żeby potem nie było, Jezu, Tom wybrał, przecież ja pierdzielę. A tu nagle patrzysz, miał rację. Dobrze, i teraz tak, przeczytam wam wszystkie, dobra, to musimy zacząć. Zaczynajmy, 3, 2, 1, nie budu. Więc ja na początku oczywiście pojadę stereotypowo, bo wyjmę z tego całego, chciałem powiedzieć bałaganu, z tego uporządkowanego zbioru zajebistych fotografii, moje takie największe miłości filmowe na pewno była Michelle Pfeiffer. Ja się w niej tak strasznie kochałem. On jest, co zagrała rolę w pewnym momencie. I ona ma w sobie to coś, co mnie najbardziej do kobiety ciągnie, że ona jest fajną, cudowną osobą, zawsze dziewczyną w każdej swojej roli i jednocześnie obdarzona taką urodą, no, przed którą nie możesz uciec, nie możesz być na pasywny. No, to jest, po prostu chcesz ją przytulić i pokochać. Michelle Pfeiffer zawsze była u mnie na pierwszym miejscu w moich takich uczuciach. Na przykład Audrey Hepburn, to ja znam tylko ją z kilku zdjęć i jej roli nie pamiętam zbyt dobrze, wszystkich ról, ale wiem, że jest piękna i tutaj jej piękno chcę tylko ocenić, dlatego za piękno ma piątkę, no ale ponieważ za inne rzeczy, których nie znam, jest mniej, to dostanie 4 punkty. Michelle Pfeiffer jest dla mnie numer 1. Na tej samej szali postawiłbym Brigitte Bardot, co Michelle Pfeiffer, dlatego że ja się wychowywałem w młodości, ja się wychowałem w momencie, kiedy ona była super gwiazdą, kiedy się tak to nie nazywało, była aktorką francuską, którą znał cały świat i była po prostu boginią. Boginią. Ja pamiętam taką scenę, gdzie byłem chłopcem, nie wiedziałem, o co chodzi, że była taka scena w tym filmie z Brigitte Bardot. Jak leciał film z Brigitte Bardot, no to mój tata zawsze oglądał. I ja tak udawałem, że śpię, myśmy mieli jeden pokój. Tak po prostu patrzyłem i pamiętam taką scenę, gdzie ona była taka podchmielona i facet ją usadził na fotelu i ukląkł przed nią i ona założyła mu jedną nogę na jedno ramię, drugą na drugie i on jej tak ściągnął tak powoli spódnicę i wtedy skończyły się pończochy, zaczęły się nagie uda i on, wkładając głowę pod tę spódnicę, kamera oczywiście jak w tamtych czasach pojechała na ścianę i pokazywała obrazki. No i ten, ale ja tę scenę zapamiętałem. Brigitte Bardot zawsze była dla mnie uosobieniem piękna, to była bogini, miała
piękne, posągowe, cudowne ciało i taką francuską, taką troszkę naburmuszoną buźkę. I to mi się bardzo w niej podobało. Także Michelle Pfeiffer i Brigitte Bardot jak najbardziej są najwyżej. Teraz patrzę sobie dalej. No i mam słabość do Charlize Theron, bo ona kiedyś zagrała w takim filmie Monster, gdzie grała taką brzydką, jak nie poznałem w ogóle, i zagrała fenomenalnie. Obrzydzić tak piękną twarz, to trzeba mieć wielki talent, słuchajcie, i odwagę. I Charlize Theron też jest taki, patrzcie, cholera, same blondynki mi wychodzą. Edytka też blondynka, coś w tym jest, no. Audrey Hepburn już ma ciemne włoski, już jest jeden punkt niżej, nie? Mężczyźni wolą blondynki? Znak zapytania. No i tu by się skończyło to. Nie, no bo mamy Marilyn Monroe, no, Grace Kelly, no księżna Grace Kelly, jeżeli ona zrezygnowała z kariery, pozostała żoną księcia Monako. No to wiecie, no to trzeba to. Ona była piękną kobietą, Grace Kelly. Piękną. To dajmy ją też tutaj za 5 punktów. No dobrze, czekaj, poczekaj. Natalie Portman. Teraz za 4. A jest Sophia Loren. Sophia Loren, tak, tylko ona jakby była dla mnie zbyt taką dużą kobietą. Wiecie, o co chodzi? Miała duże piersi, mocne nogi. I tego. I ja 4, bo ona naprawdę to wyjątkowa artystka, Sophia Loren. I dam ją tu koło Audrey Hepburn. I też dam tutaj Marilyn Monroe. Nie dam jej tam najwyżej, bo no, ona jest dla mnie, wiecie o co chodzi, pomnikiem, jest posągiem. Nie jest żywą kobietą. Jest bardziej cudzysłowem, jest już memem, nie wiem, czy jak to nazwać w tej chwili. Nie jest prawdziwa, nie jest rzeczywista. Jest wyobrażeniem nas, mężczyzn, o kobiecie. To nieprawdopodobne, co z nią historia zrobiła, nie? Że ja już nie potrafię jej odebrać jako dziewczyny, jako kobiety, że chciałam ją wziąć za rękę, ale wiecie, o co chodzi, że ona już jest takim pomnikiem. No. Nawet jakby ożyła, to bym nie wierzył, że to ona, nie? Także, no, ale jest wyjątkową, absolutnie była wyjątkową osobą i daje tutaj jej urodę za 4 punkty. Też wypadałoby ta Angelina Jolie, tak okrzykniętą, z tą urodą. Chociaż ona na przykład, taka uroda, ona miała taki moment chyba w takim filmie o tej Larze Croft, że wyglądała rzeczywiście zajebiście, a potem już nie. Już te szczęki tutaj tak za bardzo się zarysowały, nie? Już była taka męska się zrobiła. Ona jest, mówisz tak, o, piękna kobieta, no ale to czuję, że ona ma zbyt dużo cech męskich, takich, nazwijmy to w cudzysłowie męskich, no bo takich cech, które tego puciu nie ma, nie? Tak jak tamte wszystkie te moje ukochane, tam Michelle Pfeiffer, Brigitte Bardot, Grace Kelly czy Charlize Theron, one mają to puciu, nie? Że tak chcesz, a Angelina Jolie też ma takie, może wypijmy kawę? Ale to też 4 punkty bym dał. I ten, no oczywiście jest Monika Bellucci, której zdjęcie Adaś wybrał takie, że to moja nauczycielka od WF-u wyglądała lepiej. Musisz to pokazać Państwu, jakie zdjęcie Moniki Bellucci dałeś wujkowi Czarkowi jako taki... Monika, przez to zdjęcie jesteś... chociaż to jest najpiękniejsza kobieta na świecie, była. Teraz już jest... To jest to, że ona... teraz z biegiem lat jakby no nie jest w stanie zachować tej świeżości urody, którą miała, jak grała w Malenie. No to był... Nie, ja ją dam tutaj jednak za 5, wiesz, i Moniki Bellucci zapomniałem. Ona jest po prostu coś niebywałe, jak ona była piękna. To jest coś... Wiecie, bo to jest tak w przyrodzie. Jest rasa ludzka. Ta sama rasa, nie? I nagle jest coś takiego jak Monika Bellucci. Taka osoba, nie? Jak grała Malenę. I wierzysz reżyserowi, że jak ona szła ulicą, to ruch zamierał. Że to zjawisko, które się pokazało, to musisz je zaobserwować, bo ono zaraz zniknie. Ono nie ma prawa być rzeczywiste. I taka była Monika Bellucci w Malenie. To było coś tak... I te artyści zauważyli to i wychwycili. Inaczej byśmy tego nie mieli, to by znikło. Gdyby nie powstał film Malena, nie byłoby Moniki Bellucci takiej, o jakiej zawsze marzyliśmy, żeby była wiecznie. Dlatego ona jest tutaj razem z Grace Kelly i z moją ukochaną Michelle Pfeiffer. Emmett Thurman, uwielbiam.
dlatego że ona jest za wysoka, ona ma 1,90 m chyba, nie? To jest, chociaż ja lubię wysokie kobiety, moja dytka ma 1,75 m. Kiedyś sympatyzowałem z taką dziewczyną, która była koszykarką i miałem głowę pod jej piersiami jeszcze. I to było nawet zabawne. I ten, ona mnie tak brała zawsze tutaj, mówi, chodź Czareczko, zatańczymy sobie. No i tego tańczyłem z jej piersiami, rozmawialiśmy ze sobą, one tu, te piersi, ona tam. To było zabawne. Fajnie, no pewnie, że fajnie. Ona zawsze mówiła, chodź, mówię ci, zostań moim mężem, nie będziesz mnie musiał szukać w łóżku. Taki miała tekst, pamiętam. No, coś w tym jest. Czyli Ume Thurman też damy tutaj za 4, mimo że ona jest to wyjątkowa kobieta, wyjątkowej urody. I słuchajcie, przy jej wzroście być tak sprawną osobą, jak zagrała w Kill Billu, to naprawdę szapoba, niesamowite. No i piękna kobieta, naprawdę, Uma Thurman. Piosenki o niej śpiewali na całym świecie, pod różną szerokością geograficzną. I teraz, słuchajcie, mam takie mięszane uczucia, powiem szczerze, bo jeszcze zostało sporo aktorek, 2, 4, 6, 8, 10, a jeszcze mamy 14, musimy upchać gdzieś. Ja rozumiem Catherine Zeta-Jones i tak dalej, wspaniała kobieta, świetna aktorka i ten, no ale jakby ja nie mam skłonności do takich. Jeszcze jest Nicole Kidman. Nicole Kidman, ja dam ją za, słuchajcie, nie uwierzycie, za 2 punkty Nicole Kidman. A wiecie dlaczego? Dlatego, że ona ma w sobie coś zimnego, ta aktorka chyba. Ja to tak odbieram, że ona mimo tej niebywałej urody, ona jest zawsze za szkłem dla mnie, za takim chłodnym w dodatku szkłem. Żebyś nawet świecił na nią ciepłym światłem, to ona zawsze będzie odbijała taki lód. Dlatego ja tylko 2 punkty. Mili Kunis nie znam za bardzo. Czy ona grała? Kurde, ty weź mi przypomnij. No to nie, no to zróbmy tak, że tak, że tego co, nie wiem, to będę tutaj, żeby nie skrzywdzić. Milunio, przecież tutaj ci za 1 ci dam. 1, Milunia 1. Penelope Cruz jeszcze jest, ona też ładna dziewczyna taka. Jest. A słuchajcie, no jest przede wszystkim Jennifer Aniston. I to jest taka fajna koleżanka, z którą tam poszedł parę razy na kawę, ale nigdy bym chyba nie chciał jakby czegoś więcej od niej, bo ona by była fajną kumpelą, przyjaciółką. Dobrze, że ona właśnie, ona grała w Przyjaciołach, bo to jest taka przyjaciółka, kumpela, a nie jest dla mnie takim wzorcem kobiety, żebym oszalał. Chociaż ona zyskuje przy bliższym poznaniu. Ona pięknieje z każdą rolą. Zauważcie, że jak ona gra, to ona jest dużo ładniejsza niż w rzeczywistości. Nie? Jest coś takiego. To są czary mary, to jest talent. I ja ją dam za 3 punkty. Tutaj jako pierwszą Jennifer Aniston, bo ją bardzo lubię, uwielbiam. To jest świetna, świetna kumpela i przyjaciółka. No. Ale to nie jest akurat tak typ dziewczyny, o której bym marzył. Wiecie, i śnił, tak jak o Michelle Pfeiffer na przykład, prawda? To jest mój wiem, ktoś mnie znienawidzi, trudno. I tak samo mam ze Sharon Stone. Sharon Stone mam to samo, co z Nicole Kidman. One są dla mnie techniczne. Takie są właśnie za szkłem, one są takie zimne. Scarlett Johansson tutaj jest, ona jest bardzo ale ciepła, ale ona tak nie jest seksbombą. Nie jest, nie jest, Adaś nie jest. Ma za krótkie nogi, no. Moim zdaniem, no wiesz, specjalnie przyglądałem się, jest kilka ujęć w różnych filmach, które jakby ten element no, obnażają, że ona nie ma proporcji takich, jakie ma Michelle Pfeiffer albo Brigitte Bardot. No wiesz, no to jest, jednak oceniamy urodę tutaj, a nie tylko moje skłonności. Eva Mendes jeszcze tutaj jest. Cate Blanchett, Penelope Cruz jeszcze bym dał tutaj, wiesz, za 3 koło Scarlett Johansson, Jennifer Aniston i Catherine Zeta-Jones. Ale widzisz, one wszystkie mają jeden wspólny mianownik, że one są dla mnie za szybą. Rozumiesz? Masz, podziwiaj, tylko spierdaj, nie? Takie coś. Nie masz wrażenia? U Catherine nie. U Catherine nie, tak? A dlaczego u Catherine nie? Troszkę ja bliżej. Aha, tak by. A to ciekawe, co mówi. Nie, ale ona była piękna w takim największym swoim szczycie kariery. No to ta Catherine Zeta-Jones była rzeczywiście, wiesz, no ale znowu to jest patrz, no że ja do tych blondynek mnie tak ciągnie. Chociaż jest Monica Bellucci tutaj za 5. Także sam sobie zaprzeczyłem w pewnym momencie. Wiesz, Catherine Zeta-Jones, Emma Stone, Kate Winslet, nie. To jest tak, znaczy Kate Winslet jest świetną aktorką i ma z dystans do siebie zajebisty i uwielbiam ją, ale urodowo
To jest jeden. Michaela Douglasa, tak. Catherine Zeta-Jones jest żoną Michaela Douglasa. Rachel Weisz też jest ładna. No ja lubię tą strasznie, tą Natalie Portman. I rzeczywiście ten... Kola taka się zrobiła bardzo profesjonalna, nie? Aż do bólu. Kate Blanchett dam za trzy. Natalie Portman, przepraszam. Co ja gadam? Kate Blanchett. Kate Blanchett właśnie nie. Anne Hathaway mi się podoba, dam za trzy. Rachel Weisz też dam za trzy. Nie wiem dlaczego. Rachel Weisz. Na dwa, przepraszam, na dwa. Anne Hathaway też za dwa. Kate Blanchett kiedyś mi się podobała, ale zaczęła coś gadać, jakieś głupoty, więc za jeden. Eva Mendes, nie znam w ogóle. Też dam jeden, bo nie znam, więc żeby nie była bez punktu. I Emma Stone. A, to jest ta, ona fajna. Fajna aktorka, tutaj za dwa. Dobra, to mamy wszystko. Patrz, jest po pięć i tylko tu jest cztery jedynki. Czyli wygrały Michelle Pfeiffer, Brigitte Bardot. Powiedzcie, czy wujek ma gust. Michelle Pfeiffer, taka bezludna wyspa. Tak się wyrzuciło na brzeg, patrzysz, a tam Michelle Pfeiffer, Brigitte Bardot. Słuchaj, Charlize Theron, Grace Kelly, Monica Bellucci. I wszystkie mają po 70 lat. Nieważne, nazwisko się liczy. A byś się zdziwił, nieważne. Kochani, no widzicie, no taki wujek ma zboczony gust. Ty, z polskimi aktorkami musimy zrobić. Ale dziewczyny, ale bym dostał w pierdziel. Jeszcze widzę, jak wchodzę do teatru i Dereszowska mnie wita. Mówi, no gdzieś mnie umieścił? To ja ci tutaj, kurde, kanapeczki podżeram. A ty mi weź takie rzeczy robił? O, kolego. Kończmy to nasze spotkanie, bo wróciła żona. I powiedziała, jeszcze pracujesz? A ja powiem, tak. Bo dla moich widzów wszystko. Nawet zniżka. Koniec odcinka. Zbliża się. Na perfumy. Amber i inne ze Sky and Soul. Tu na pasku. Na pasku wyjdzie wam, ile mamy zniżki. Bo Edytka zadecyduje i patrz, jeszcze tak nie reklamowałem. Pa!